Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani prezydent, czy górnik Zabrze został skrzywdzony odjęciem 3 punktów za walkover, który przyznano mu w meczu z Piastem Gliwice? Ja myślę, że najbardziej został skrzywdzony Piast Gliwice i górnik Zabrze za to, że nie pozwolono dokończyć meczu. Do dziś nadziwić się nie mogę, jak mogło dojść do takiej sytuacji w mieście drużyny, która właściwie wygrywała. Myślę, że pani powie pani w mieście inteligencji śląskiej. Skoncentruję się na meczu, więc drużyny, która wygrywała, i powiem te parę minut do końca, które dałoby prawdziwy obraz rzeczywistości. Choć oczywiście tu zdarzyć mogło się wszystko. Tu mógł być remis, tu mógł być wygrany mecz dla górnika. Choć tak naprawdę wszystko wskazywało na sytuację zgoła inną. Dlatego no, powiem szczerze, do dziś nadziwić się nie mogę, jak mogło dojść do takiej sytuacji. I myślę, że to jest po raz kolejny sygnał, informacja dla organizujących mecze, że trzeba dołożyć ogromu starań, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Rozumiem, że górnik to jeszcze o samym meczu będzie odwoływał się od tej decyzji, a słysząc słowa na przykład Zbigniewa Bońka, prezesa PZPN, no to możecie mieć silne przekonanie, że to odwołanie powinno być skuteczne. No jestem przekonana, że tak będzie. No, jeżeli ja przychodzę do pana, zaproszona przez pana i wchodzę na awanturę w pana domu, to moja wina czy pana wina, panie redaktorze? Pani prezydent, no, kibice górnika to nie są, to nie jest kółko miłośników poezji śpiewanej. Zdaje się, że przed tą burdą wywołaną przez kibiców Piasta, tam na sektorze górnika po prostu został spalony szalik czy szaliki. Panie redaktorze, fakty, ale generalnie co do zasady... A to jak zasady, to było, pani prezydent, w takim razie? Panie redaktorze, proszę zobaczyć filmik, wszystkim polecam i myślę, że ten filmik mówi bardzo dużo. I myślę, że ten filmik, który w uzasadnieniu Komisji Ligi mowa też o jakiejś prowokacji, która dokonała się na trybunie górnika. Panie redaktorze, nie będę wchodziła w takie szczegóły, nie byłam na meczu, w związku z powyższym trudno mi się odnosić aż do takiego poziomu szczegółowości. Niemniej jednak ci, którzy to obserwowali, ci, którzy widzieli materiał, są przekonani, że po pierwsze górnik został skrzywdzony i po drugie na pewno należy się odwoływać. Takie odwołanie górnik, zarząd górnika wniesie. Stąd myślę, że ci, którzy zajmują się profesjonalnie na kanwie, to wszystko są kwestie godzin. Jeśli jeszcze nie zostało złożone odwołanie, to na pewno zostanie złożone. Także to jest wszystko kwestia godzin, właściwie cały czas właściwie ostatnich dni. No niestety zdominowany jest nie tymi pozytywnymi elementami. A proszę zauważyć, że tych pozytywnych elementów jest bardzo dużo, bo jeśli nawet mówimy o tej sytuacji, której nie akceptujemy, to trzeba powiedzieć, że na stadionie Piasta mecz oglądali kibice, podobnie jak na stadionie Górnika Zabrze mecz oglądają kibice. Natomiast grupa, która w jakiś sposób dodatkowo rywalizuje, no nie może zakłócać wydarzenia i nie może właściwie ciężar dyskusji z dyskusji o meczu przenosić się na dyskusję. Pani prezydent, o zachowaniu. Czy ludzie, którzy robią takie rzeczy dopingując, które miejmy na myśli, chociażby jak palenie szalików na trybunie, mówimy teraz o kibicach górnika, co zrobili kibice Piasta, widzieliśmy. Powinni być identyfikowani, karani na przykład zakazem wstępu na stadion? Panie redaktorze, spójrzmy na Anglię. Anglia sobie z tym doskonale poradziła. Jestem przekonana, że i Polska powinna sięgać po jednoznaczne rozwiązania. To co i angielskiego wtedy powinniśmy zastosować, pani prezydent, w Zabrzu na przykład, czy w Gliwicach? Panie redaktorze, no oczywiście przede wszystkim jednak jestem zwolennikiem prewencji i takie działania realizujemy. Proszę zauważyć, że po niestosownych zachowaniach kibiców, gdzie kibice chociażby drużyn ostatnio występujących rzucali racami na boisko, Zabrze zastosowało siatkę, żeby nie dochodziło do
takich sytuacji, bo proszę zauważyć, że na tym... Może trzeba byłoby jakoś egzekwować niewnoszenie tych raz na boisko. To zdecydowanie i to przede wszystkim, to jest absolutnie pierwsza zasadnicza kwestia. Poza tym za odpalanie raz na pewno są kary może niewystarczające, skoro jeszcze nie zniechęciły kary. Na moment przerwę, pani prezydent, Małgorzata Mańka Szulik, prezydent Zabrza jest naszym gościem. Za moment dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Radio Piekary.